Jeśli wśród naszych widzów są dziś miłośnicy stylu amerykańskiego, koniecznie muszą zobaczyć ten odcinek. Zresztą wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam. Witajcie na pokładzie. Zaczynamy! Is a smiling face that's home. It's a hiding place that's home. Deep inside your heart, light in the dark when you're miles apart. And home, like the songbook says, only a dream away. Nothing's as bright as the love light back home. Home. When you're tired of roaming home, where the love is all homegrown. Green Canoe na kawie UW. Dziś rzeczywiście na kawie. Gości nas dziś Iwona, która jest rozkochana w stylu amerykańskim, tak szeroko rozumianym. Oczywiście chodzi o styl wnętrzarski. Rzeczywiście można tak powiedzieć. Tak, zgadza się. Bardzo można tak powiedzieć. Iwona, skoro styl amerykański, bo ja widzę, że wasz dom no, nie jest tak stricto amerykański ogólnie. Zresztą chyba nie wiem, czy można tak powiedzieć, że w ogóle jako taki styl jednorodny funkcjonuje. Dokładnie. Ale rzeczywiście jest bardzo zainspirowany tamtymi regionami, tamtą architekturą. Co tak naprawdę cię rozkochało w tym stylu? Więc jeżeli chodzi o architekturę bryłę budynku, to bardzo lubię tą taką niejednolitość, że te domy są takie różnorodne, mają właśnie te ganki, mają różne wykusze, dach jest dosyć skomplikowany. Zawsze mi się to bardzo podobało w stylu amerykańskim. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, to chyba najbardziej urzekła mnie funkcjonalność tych budynków u nich. Mhm. Funkcjonalność, o której my zapominamy często w Polsce, tak jak patrzy się niestety na te nasze projekty. Rzeczywiście w Stanach jest kilka takich rozwiązań, które mnie również zachwycają. Opowiesz troszeczkę, co u Was zostało z tego wyciągnięte, co Ty zabrałaś sobie? Pewnie, więc zaczynając od wejścia, zawsze mnie denerwowało w poprzednim domu, że wchodziłam i ten przedsionek był pełen butów, kurtek, Znamy to. Na dzień dobry byłam już poirytowana, więc w nowym domu bardzo chciałam wykorzystać to amerykańskie rozwiązanie zwane u nich madroomem. Madroomem, czyli takim pomieszczeniem, gdzie zostawiamy wszystko, co brudne, co ubłocone, zostawiamy okrycia wierzchnie i nie widać tego po prostu na dzień dobry gdzieś tam wchodząc do domu. Taki, można sobie to po naszemu powiedzieć, że taki boczny przedpokój, jakby skryty od tego głównego. Dokładnie tak. I to wykorzystałam i to jest rozwiązanie, z którego jestem w 100% zadowolona. My to jeszcze połączyliśmy, bo jest to takie pomieszczenie przejściowe. Czyli wchodzi się do niego albo z zewnątrz, albo z garażu, z piwnicy i można przejść nim do kuchni, bo najczęściej wchodzimy z zakupami, z jakimiś rzeczami. Będziecie widzieli to w trakcie dzisiejszego odcinka. U Iwony jest sporo takich właśnie przejść z jednego pomieszczenia w drugie, właśnie bardzo funkcjonalnych, ułatwiających codzienne życie. Tego typu przejścia masz jeszcze w tej przestrzeni waszej rodzicielskiej, bo to jest kolejna idea, myśl, którą sobie zaciągnęłaś z tego stylu amerykańskiego. Dokładnie, tak zwany master bedroom, czyli taka wydzielona strefa nasza małżeńska, gdzie jest sypialnia, garderoba i łazienka. I jeszcze to wejście jest poprzedzone takim małym korytarzykiem, więc jest to naprawdę takie intymne. I co było dla nas ważne, żeby to wszystko było takie przejściowe dookoła, czyli wychodząc z sypialni można wejść do garderoby, zamknąć drzwi, z garderoby przejść do łazienki i z łazienki do małego korytarzyka, nie, jakby nie budząc na przykład tej osoby, która właśnie śpi. Bo ona dalej śpi. Tak, dokładnie. U nas właśnie tak to jest, dalej śpi. Czyli ta przestrzeń rodzicielska, ja troszeczkę się tutaj zatrzymam w tym momencie, bo popatrzcie na tą sypialnię. Sypialnie bardzo kojarzącą się ze Stanami, właśnie z takim eleganckim, chyba raczej klasycznym stylem, nie modern classic, tylko gdzieś tam jednak no bardzo kojarzącym nam się z tymi klasycznymi formami.
ważne to było dla Ciebie, żeby akurat sypialnię w takim stylu, tym klasycznym utrzymać? Właśnie nie wiem, czy ona do końca jest taka klasyczna, bo wiesz, mi się najbardziej podoba ten eklektyzm w stylach, w stylu amerykańskim, jeśli można go tak nazwać. I zauważ, proszę, my tam mamy jeden stolik nocny, jest inny, drugi jest inny, jest tam szafka kolonialna. No ale nie są modernistyczne. Nie, modernistyczne. Czyli nie ma tych nowoczesnych elementów. Nie. Zgadza się. To jest, słuchajcie, dom, który jest eklektyczny, w którym z poprzednich odcinkach z inną gospodynią rozmawialiśmy właśnie o eklektyzmie, że to jest jak dobrze wysmakowana, eklektyzm jest dobrze wysmakowaną, doprawioną potrawą. I że rzeczywiście trzeba mieć dużo talentu, smaku, no i wiedzy też, Iwona, żeby te wszystkie elementy bardzo ładnie sobie łączyć. Ta Wasza sypialnia, tak jak mówisz, dwa oddzielne stoliki, piękne poduchy, piękne tkaniny, są typowo elementy właśnie takie, widzimy często, tak, zwłaszcza z filmach, w których dużo dziewczyn, wiemy, że jesteście zakochane w tych filmach z wnętrzami właśnie ze Stanów typu Hamptons, gdzie widać piękne, no powiem, przystrojone łoża właśnie z sypialni. Masz to wszystko u siebie? Tak, mam i zawsze mi się tak to bardzo podobało, że to łóżko w tych amerykańskich sypialniach wygląda na takie królewskie i tak, faktycznie też mamy. Przebogate i bardzo, bardzo wygodne. Dużo widzę takich elementów w tym domu, ale to już mówię nawet o detalach, które rzeczywiście nawiązują do stylu w Stanach bardzo często stosowanego. Widać to bardzo w kuchni Twojej. Jak popatrzymy też na stolarkę, ale jak popatrzymy również na drzwi szafek, tak, na zabudowę, masz zabudowy, znowu wracamy, słuchajcie, do funkcjonalności. Byliśmy w tej przestrzeni rodzicielskiej, wracamy, słuchajcie, wracamy do przedpokoju, wracamy tutaj do kuchni, wszędzie są zabudowy. Tak. Ja jestem osobą taką niekoniecznie super zorganizowaną i niekoniecznie taką łatwo utrzymującą porządek. Nigdy w życiu bym tego nie powiedziała, będąc, słuchajcie, w tym domu, bo to jest jak po prostu wyniuniane wszystko tutaj jest. Bo po prostu nauczyłam się jakby sama z sobą żyć i wiem, co muszę zrobić, żeby ten porządek było mi łatwiej utrzymać. Właśnie muszę mieć dużo zabudów, nie mogę mieć takich mnóstwa rzeczy, które gdzieś tam stoją na widoku i muszę mieć jakby łatwą możliwość schowania tych rzeczy. Muszę mieć pod ręką jakąś szafkę na konkretne rzeczy, na szufladę. W kuchni tutaj się śmiałam, Asi opowiadałam, że ja mam cukier na przykład w trzech miejscach, bo tak bym go nigdy nie mogła znaleźć. Bym wędrowała z nim po całej kuchni, potem go nie mogła odnaleźć. Mam, nie wiem, młynki do soli i pieprzu w dwóch miejscach, bo tutaj, gdzie gotuję i tutaj, nie wiem, gdzie kanapki robimy na przykład. Więc takie różne właśnie rozwiązania ułatwiające jakby moje funkcjonowanie, tak, w mojej przestrzeni tutaj zastosowałam. Dowodem na to, słuchajcie, są również szuflady w salonie. To mi Iwonka powiedziała jeszcze zanim nie włączyliśmy kamer. Jest, widzicie, przepiękna budowa, bardzo elegancka, znowu bardzo klasycyzująca, a te dolne szuflady, które widzicie, nie ma tam wcale żadnych obrusów czy tkanin, tylko są zabawki dziecięce. Macie dwójkę maluchów, wiadomo, jak to jest z małymi dziećmi w domu, jest zawsze dużo ich skarbów, chyba tak mogę powiedzieć, różnych zabawek, elementów właśnie gdzieś no, związanych z dzieciństwem. I jest często problem w domu, co z tym robić, po prostu na wieczór, tak? Kiedy już dzieci idą spać, my mamy ochotę na lampkę wina, ty to rozwiązałaś w ten sposób, że ta piękna zabudowa jest miejscem, gdzie te zabawki wrzucacie. Masz już jeszcze tutaj takie rozwiązania właśnie ciekawe? Tak, oczywiście. Na przykład zabudowa schodów cała jest na takie klikony, na takie szafki, gdzie praktycznie wszędzie są półki. Jedna przestrzeń w tym najgłębszym miejscu schodów jest w ogóle taka duża, gdzie możemy na przykład, nie wiem, wielką piłkę do ćwiczeń schować, czy jakąś hulajnogę dziecka, więc mam takie rozwiązania, które łatwo pozwalają mi pozbyć się bałaganu i faktycznie mamy jedną córkę, która ma dopiero 2 latka. Ona się nie bawi jeszcze w swoim pokoju, bawi się tutaj głównie w salonie i tak, byłoby tutaj mnóstwo jej zabawek ciągle. Gdzieś a jakieś, tak mamy tak. A tak, 6 szufladek otwieramy, wrzucamy, rano na sobie to wyciąga, dokładnie. No dobrze, mamy dzieci ogarnięte, bałagan ogarnięty, które dzieci zawsze generują. Jesteśmy, słuchajcie, w części salonu, przy salonie zaraz, tak? Bo schody są przy salonie i tu się troszeczkę chciałabym zatrzymać, nawet nie troszeczkę i nie na chwilę, tylko na dłużej, bo robi wrażenie Wasz salon, przede wszystkim przestrzenią i ja mówię zawsze, że takie pomieszczenia mają powietrza dużo, Wasz salon ma powietrze. Czy to jest zamierzony zabieg?
czy przypadkowo? Zamierzony. Właśnie? Zamierzony bardzo. Chciałam uzyskać ten efekt właśnie dużej przestrzeni poprzez podniesiony wysoko sufit. Mhm. Sufit tak zwany katedralny, który myślę nadaje takiej, ponieważ on jest drewniany, przytulności ogólnie w salonie i chciałam też, żeby to miejsce było takim miejscem dla całej naszej rodziny, stąd na przykład te szuflady dla małej Gai, czy właśnie duży narożnik bardzo, gdzie też tam możemy wszyscy się zmieścić. Mamy tam też duży stół, na co dzień tam nie jemy, raczej jak mamy gości, na co dzień korzystamy z tej małej jadalni tutaj przy kuchni. Przy kuchni. Moją uwagę zwróciła przepiękna komoda, na pewno ją teraz widzicie. I od razu spytałam Iwonę, skąd ta komoda jest, bo jest nietypowa i nie widziałam jej w żadnym sklepie meblarskim. Dlaczego jej nie widziałam? No nie mogłaś jej widzieć, bo ta komoda ma, nie wiem ile ma lat, ale mój mąż miał ją jeszcze w studenckim mieszkaniu na studiach w Koszalinie. A jej historia jest taka, właściwie samej komody w salonie, że ja nie mogłam znaleźć żadnej komody, która właśnie byłaby wystarczająco funkcjonalna dla mnie. Czyli żeby miała szafki i żeby miała szuflady, żeby miała odpowiednie gabaryty, a ta komoda takie miała, natomiast była w takiej nieciekawej okleinie, która mi tutaj zupełnie nie pasowała i ją przemalowałam. Przemalowałam ją tak w hali mojego męża natryskowo, malując wszystko dookoła, wszystkie rowery były w takiej... Kobieta w szale twórczym, tak. Nic gorszego nie ma. Tak, ale wyszło nawet mąż, który nie był tak... Przepiękny odcień, muszę ci powiedzieć. Nad komodą wisi obraz, tak, który też od razu wołałam, mojej ulubionej artystki. Iwy Białopiotrowicz. Pozdrawiam bardzo ciepło Iwę. Tak, to jest obraz Iwy zrobiony, jakby dedykowany tutaj do tego wnętrza. Nie jest to jeden z obrazów, które wcześniej malowała. Ja uwielbiam w ogóle wszelkie florystyczne właśnie motywy. I tak, Iwa taki obraz zaproponowała, jestem nim zachwycona. Tak jest, ona słynie z ogromnej kobiecości, którą zamyka, ja tak uważam, przepraszam, bo tak trochę teraz swoją opinię Wam przedstawiam, ale w mojej opinii, nie wiem czy się zgodzisz, każdy jej obraz to jest jakby kawałek kobiecości zamknięty właśnie w jakimś dziele, który wyrusza dalej w świat. Tak, jej obrazy są bardzo subtelne w ogóle. Tak jest, zgadza się, czyli mamy obraz Iwy. Czy kolorystyka była dobierana pod komodę, czy to po prostu jakiś przypadek? Znaczy to nie, to nie było pod komodę, bo obraz miał pierwotnie zawisnąć w sypialni. I on nawet przez chwilkę tam wisiał, ale przymierzyliśmy go również tutaj i gdzieś tam nie mogliśmy się zdecydować. Pomogła ankieta na Instagramie. Ale nie, tutaj tak, tutaj znalazł swoje miejsce i faktycznie, mimo że nie był kupowany tutaj jakby z myślą o komodzie, to świetnie pasuje. Docelowe miejsce znalazł. Tak. Od razu z salonu, tak jak widzicie teraz, przechodzimy do części kuchennej. Wielu z nas marzy o tym, żeby mieć kuchnię tak blisko salonu właśnie, żeby nie wiem, w pogotowaniu na przykład te potrawy od razu wnieść sobie do części salonowej, jadalnianej dużej, tak, bo Wy macie ten duży stół. Wielu z nas marzy o kuchni zamkniętej, tak? Wielu marzy o kuchni otwartej. Tutaj rozmawiałyśmy sobie, że to zazwyczaj odwrotnie jest, czyli ten, kto ma zamkniętą, marzy o tej drugiej. Ty masz właściwie jedno w drugim, można powiedzieć. W poprzednim domu mieliśmy otwartą, całkowicie tak otwartą, taki bym powiedziała aneks w salonie mieliśmy spory i to rozwiązanie jakoś nie do końca nam odpowiadało i chcieliśmy mieć właśnie kuchnię zamkniętą, ale taką półotwartą albo właśnie z takim łatwym przejściem do salonu, więc tutaj jak rozsuniemy i one są na co dzień rozsunięte, te drzwi, to właśnie jest łatwy dostęp do salonu i to nam bardzo odpowiada. Mhm. Kuchnia też, spójrzcie, no bardzo kojarząca się z wnętrzami typowo właśnie amerykańskimi, jak czasami oglądamy sobie, nie wiem, jakieś katalogi właśnie ze Stanów, czy no gazety wnętrzarskie, no to bardzo dużo jest tego typu kuchni. Wyspa, nad wyspą punktowe oświetlenie zgrupowane, tak jak widzicie, mamy trzy piękne kule. Bardzo dużo takich właśnie szafek zabudowanych pod sam sufit. Przepiękne listwy, które macie w całym domu. Ja wiem, że Ty to wszystko pieczołowicie sama dobierałaś tutaj, ale błagam Cię, powiedz, że coś nie wyszło. Że chociaż cokolwiek nie wyszło. Mamy spiżarni. Nie macie spiżarni. Mamy spiżarni, to był ten kompromis, tak, że tutaj się niestety ta spiżarnia już nie zmieściła. Mamy co do chyba, nie wiem, 5 cm wykorzystaną dopuszczalną powierzchnię zabudowy naszego domu i nie było już jak fajnie tej spiżarni wkomponować, ale rozwiązaliśmy to jakoś, bo mamy właśnie tutaj
przy bufecie kawiarnianym mamy takie szafki spiżarniane. One mają i półki, i takie głębokie szuflady. Ja i... mówię na to szafy na skarby. Szafy na skarby. No, tym razem kulinarne. Tak. Czyli też fajne, wygodne rozwiązanie. I to się sprawdza bardzo, tak. No ale chociaż zobaczcie, jeden minusik, jaki znaleźliśmy, to oczywiście żart. Ale mam, Iwona, to pytanie zadaję wielu naszym gościniom, się teraz powinno powiedzieć. Nie, gospodyniom, tak? Bo nie, gościniom. No, gospodynią chyba ty jesteś. Gospodynią programu, nie wiecie, o co chodzi. Czy coś zmieniłabyś? Czy coś dziś byś zmieniła w tym domu? Nie, znaczy powiększyłabym pralnię, trochę bym powiększyła pralnię, o tak. Ale bym nic innego nie... Ale to jest, słuchajcie, niesamowite. Ilu z nas na to pytanie odpowiada w ten sam sposób, że coś by powiększyło, że jednak jeszcze troszeczkę tej przestrzeni by dało. Sprawdza ci się funkcjonalnie? Bardzo. Bardzo się sprawdza, mogłaby być większa, ale taka też jest okej. Okay. Ja mam wszystkie takie funkcjonalne pomieszczenia, nasze sypialnie, wszystko, właśnie pralnie, wszystko mam na parterze. Nie chciałam nic mieć na innym poziomie z takich rzeczy, z których się często... korzysta. Także u góry mamy właśnie te dwa pokoje do pracy, mamy pokój gościnny, łazienkę, ale do pracy rzadko chodzę. Nie, żartuję. Szczęśliwa kobieta. Ja tam mam taki pokój, który nie jest typowo do pracy, bo tam mam taki pokój właśnie do odpoczynku i tam sobie jogę ćwiczę, ale tak, ale nie jest to takie pomieszczenie, do którego wchodzę, nie wiem, 10 razy dziennie, jak do pokoju właśnie dzieciaków choćby. To ostatnie pytanie, już nie będę cię męczyć. Mam nadzieję, że to taki żarcik był, że to jednak nie była męczarnia. Nie. Które z tych pomieszczeń, gdzie ty siebie widzisz najczęściej tutaj? Gdzie się czujesz tak, że to takie twoje miejsce? No poza tym moim pokojem, który jeszcze nawet nie jest do końca właśnie gotowy, to uwielbiamy w ogóle rodzinnie tą właśnie małą jadalnię tutaj przy kuchni. Tak, to prostu. W ogóle tutaj tak, to jest mój warsztat paznokciowy co dwa tygodnie w ogóle, tak. Tu sobie puszczam w telewizji Green Canoe na kawie i robię sobie wtedy paznokcie. No jeszcze nie wiedziałam, że tak, jesteśmy, że tak powiem... W takich chwilach z naszymi bohaterami zazwyczaj do kawki dziewczyny puszczają. Boże, ja ciągle te dziewczyny mówię, puszczacie, panowie również, bo wiem, że jesteście tutaj. A to zobaczcie nawet w gabinetach kosmetycznych domowych, jak się okazuje. Czyli to miejsce. I łazienka. Uwielbiam naszą łazienkę. I tam jest też to amerykańskie w sumie takie rozwiązanie, bo ono gdzieś tam, inspiracje takie moje właśnie pochodziły ze Stanów. Ta wanna na końcu w takim wykuszu. Tak, zgadza się. To było takie moje marzenie, które się spełniło i tak właśnie ostatnio tak nawet rozmawiałam, że ja tam bardzo rzadko korzystam z tej wanny, ale ją kocham. Łazienka jest rzeczywiście przepiękna. Każde pomieszczenie, słuchajcie, tu jak się wchodzi, to naprawdę czuje się takie przymiłe doznania estetyczne. Ale mnie jedna rzecz zastanowiła tu od razu, Iwona, jak weszłam do tego wnętrza, ale przedtem również oglądając zdjęcia twoje na story. Na Instagramie, na story, w postach. Czy te elementy, za pomocą których stworzyłaś wasz amerykański, w cudzysłowie oczywiście mówię, dom, pochodzą ze Stanów? Nie. I o tym troszeczkę na koniec właśnie chciałabym porozmawiać. To skąd ty je, dziewczyno, wzięłaś? Z Polski i z Europy. I lampy z Chin, dwie. I dwie lampy z Chin. Wiesz, to jest takie szukanie tak naprawdę, bo niektóre rzeczy są gdzieś tam robione na zamówienie, niektóre są gdzieś wyszukane, niektóre są przerobione, niektóre są z Ikei. To jest najśmieszniejsze, jak ktoś mnie pyta, skąd ty masz tą super na przykład komodę, a ja piszę z Ikei. Bo tak, mam takie na przykład fajne komody, a mało popularne w Ikei, a mogą naprawdę fantastycznie wyglądać. Bardzo dużo mebli jest zrobionych na zamówienie przez bardzo fajną pracownię stolarską. Właśnie poza kuchniami, łazienkami, to te zabudowy w korytarzach, w salonie, w pralni. No tak, bo jeżeli weźmiemy tylko odpowiednie proporcje frezu na przykład, tak, typu ramki w stosunku do reszty drzwiczek, właśnie stylizowane na te amerykańskie domy, typu, nie wiem, styl Hamptons na przykład w tym przoduje, to równie dobrze przecież te nasze polskie drzwiczki mogą po prostu tak samo wyglądać. Oczywiście. Nie trzeba ich ściągać. Dobrze zrobiliście tą robotę. Dziękuję. Bo to rzeczywiście wygląda, no, przepięknie. Zresztą chyba nie ja jedna tobie to mówię, wiem, że też widzowie na waszym koncie instagramowym bardzo często chwalą. My tradycyjnie już, słuchajcie, wiecie o tym, że my tradycyjnie zawsze pod filmem macie w linku konto Iwony, będzie w linku, dobrze mówię, w linku będzie konto Iwony, konto instagramowe i wszystkie namiary tutaj na was, także wejdźcie sobie, tam jest mnóstwo inspiracji, na pewno znajdziecie.
Ja bardzo dziękuję, Iwonka, Tobie za zaproszenie, w ogóle za to, że mogliśmy tu poprzybywać, tak pysznej kawy się napić, pochodzić też sobie troszeczkę bryłę domu pooglądać, bo nie ukrywam, że ja byłam bardzo ciekawa też bryły, jak ona rzeczywiście na żywo będzie wyglądała. My się będziemy z Wami żegnali, ja jeszcze sobie tutaj pochodzę, popatrzę. Za dziś bardzo dziękuję, myślę, że obie możemy się pożegnać z naszymi widzami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, słuchajcie, za ten nasz wspólny czas. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was fajną inspiracją, że miło spędziliście czas z nami. Nie żegnam się na długo, bo tradycyjnie my się widzimy dosłownie za kilka dni. Jeżeli się podobało, łapki w górę. Tu w tej chwili z boku wjeżdżają Wam tablice do innych filmów z naszej serii Green Canon na kawie, więc jeżeli chcecie natchnień wnętrzarskich, to możecie po prostu przejść dalej. A za dziś bardzo dziękuję. Dziękuję.